Wolontariat w szkole często ogranicza się do zbiórek i akcji dobroczynnych. Dlaczego uważamy, że warto pójść krok dalej? Pomyśl o swojej szkole. Są w niej uczniowie i uczennice, dzieci starsze i młodsze. Jedni interesują się sportem, niektórzy grają na instrumentach, inni na komputerze. Uczniowie są nieśmiali i towarzyscy. Są wśród nich urodzeni liderzy, świetni organizatorzy i przyszli artyści. Jedni są uznawani za grzecznych, inni za rozrabiaków. Wielu z nich jeszcze nie wie, w czym są dobrzy. Nasze szkoły są różnorodne. Dlatego wolontariat też powinien być urozmaicony. Wolontariat to także spacer historyczny zorganizowany przez uczniów i seniorów. Rówieśnicza akademia, w której uczniowie udzielają korepetycji i wymieniają się zainteresowaniami. Zaprojektowanie szkolnego kącika ciszy, w którym można odpocząć od hałasu. Zorganizowanie latającego warsztatu rowerowego, w którym można nauczyć się naprawiać rower. Muzykowanie w domu seniora albo przedszkolu. Warsztaty na temat segregacji śmieci. Dobry wolontariat w szkole. Jak to zrobić? Zmontujcie załogę. Wolontariat nie musi opierać się na jednej zaangażowanej nauczycielce. Poszukajcie sojuszników wśród dyrekcji, rodziców, wychowawców. Część zadań z radością przejmą uczniowie i uczennice, jeśli tylko będą mieć szansę. Rozejrzyjcie się. Czas na diagnozę lokalną. Zobaczcie, kto działa w otoczeniu szkoły, co robi Dom Kultury, a co Stowarzyszenie Mieszkańców. Jakie są główne problemy, a jakie zasoby? Sojusznicy, miejsca z potencjałem, tradycje. Otwórzcie się na młodych. Potrzeby i inicjatywy uczniów powinny być motorem wolontariatu. Odłóżcie gotowe pomysły na półkę i zaproście młodych do wspólnego działania. Zachęćcie do udziału także osoby, które nigdy nie przychodzą. Może po prostu nie odnajdują się w dotychczasowych działaniach. Weźcie kurs na rozwój. Wolontariat to rozwijanie zainteresowań, praktyczna nauka umiejętności społecznych i kompetencji ważnych w przyszłym życiu zawodowym. Starajcie się, by koło wolontariatu było przede wszystkim doświadczeniem edukacyjnym i rozwojowym. Zawińcie do portu autorefleksji. Czego się nauczyliście? Co było trudne? Co mi się podobało? Jak czułem się w grupie? Czy chciałbym zaangażować się ponownie? Uważajcie na rafy procesu grupowego. Wolontariat to doświadczenie bycia w zespole. Zadbajcie o dobre relacje. Przeznaczcie dużo czasu na integrację, omawiajcie trudne sytuacje, spotykajcie się nawet wtedy, kiedy nie ma żadnej akcji, żeby pobyć ze sobą. Różnice są naturalne. Podkreślajcie, że każdy ma prawo do swojego zdania. Oddajcie stery młodym. Pozwólcie, żeby uczniowie stanęli na stanowisku kapitana. Skoro sami wymyślili działanie, niech przeprowadzą je na własnych zasadach. Miejcie pod ręką koło ratunkowe. Głównym zadaniem opiekuna wolontariatu jest motywowanie młodzieży, dawanie wzmacniającej informacji zwrotnej, wspieranie w momentach kryzysu. Pokażcie im, że mogą liczyć na Waszą radę, jeśli jej potrzebują. Świętujcie sukcesy i nie zapominajcie o odpoczynku. Skorzystajcie z oferty programu CEO Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole. Wejdźcie na stronę www.ochotnicy.waw.pl.